Tajemnice historii. Przed nacierającą na Berlin, mszczącą się za lata okrucieństw Armią Czerwoną, uciekają tysiące Niemców. Rosjanie nie znają litości. Zabijali, palili, gwałcili. Miliony uciekają morzem. Tysiące zginą. Kiedy wybuchły torpedy, dolne pokłady zalała lodowata woda. Wszyscy wiedzieli, że to koniec. Zapraszamy na film Tajemnica zatonięcia MS Gustloff. Opowieść o największej tragedii w dziejach żeglugi zaczyna się w Hamburgu 5 maja 1938 roku wraz ze zwodowaniem Wilhelma Gustloffa. Dla Adolfa Hitlera to urzeczywistnienie narodowo-socjalistycznej idei. Nowoczesny liniowiec dla robotników. Gustloff to nie tylko statek wycieczkowy, lecz także narzędzie pomocne w zarażaniu umysłów Niemców nazizmem. Gustloff był symbolem nazistowskiej idei jednego narodu, jednej rasy panów. Jedność narodowa była niemożliwa bez powszechnej aprobaty nazizmu. Gustloff był narzędziem propagandy, ponieważ pokazywał Niemcom, że za ciężką pracę czeka ich nagroda. Propagandowy statek Hitlera zabierał wiernych robotników, uosabiających nazistowski etos pracy, w niezwykłe miejsca. Czas wypełniały im uroczyste kolacje i tańce. Przy okazji wbijano im do głów hitlerowskie plany wobec Niemiec. Jednak za tą fasadą szczęśliwego państwa totalitarnego krył się mroczny sekret. Tak, był tam basen, grała orkiestra, ale w rzeczywistości był to lekko zmodyfikowany transportowiec wojskowy. Po 14 miesiącach bal na nazistowskim statku miłości dobiegł końca. 1 września 1939 roku. Hitler rozpoczyna II wojnę światową. W ciągu miesiąca pokonuje Polskę. Gdynia, nazwana przez Niemców Gotenhafen, staje się ważną bazą nazistowskiej marynarki na Bałtyku. Gustloff rozpoczyna służbę jako statek szkoleniowy niemieckich podwodniaków. Olbrzymia flota okrętów podwodnych wymagała tysięcy doskonale wyszkolonych oficerów i marynarzy. Gustloff był jednym z kilku statków, które zmieniono na jednostki szkoleniowe z kwaterami dla oficerów i kadetów. Officer cadets and some enlisted men lived on board. It was a accommodation ship. But in this respect, the odgrywał ważną rolę w przygotowaniu tych młodych ludzi do służby. Prepare these young men for submarine service. Czerwiec 1941 roku. Europa Zachodnia pokonana. Teraz Hitler uderza na Związek Radziecki. Walki na froncie wschodnim należą do najbrutalniejszych w całej wojnie. Z niemieckiego punktu widzenia Rosjanie mieli być niewolnikami, więc nawet jeśli zabijali ich milionami, nie miało to większego znaczenia. Już na początku inwazji Hitler powiedział swoim oficerom, że Rosjanie nie są żołnierzami, że to podludzie, którym nie należy się szacunek dla wroga. Więc Niemcy zabijali ich jak zwierzęta. Na Bałtyku niemieckie okręty oraz pola minowe praktycznie unicestwiły radziecką marynarkę wojenną, a szczególnie flotę okrętów podwodnych.
W ciągu 2 tygodni wojny Rosjanie stracili 11 okrętów podwodnych. Po pół roku liczba ta wzrosła do 27. To była 1/3 całej radzieckiej floty podwodnej w czerwcu 1941 roku. W rezultacie radzieckie okręty schroniły się w portach i praktycznie nie uczestniczyły w walkach. Wojna na lądzie była równie okrutna. Niemcy zajęli Charków, Kijów i Odessę. Leningrad był oblężony. Setki tysięcy ludzi zmarły z głodu, chorób, w wyniku niemieckich nalotów i ostrzału artyleryjskiego. Niemieckie pociski spadały na miasto bez przerwy. Wyglądało to tak, jakby na Leningrad spadła bomba atomowa. Ludzie nie jedli już myszy i szczurów. Te zniknęły na samym początku oblężenia. Jedli skórzane paski i buty. Leningrad jednak wytrzymał. Po 900 dniach Rosjanie rozerwali pierścień oblężenia. Armia Czerwona przeszła do kontrataku, spychając Niemców na zachód. Losy wojny uległy zmianie. Za chwilę czas rosyjskiej zemsty. Nie będzie litości ani na lądzie, ani na morzu. Takiego okrucieństwa Europa nie oglądała od końca średniowiecza. Październik 1944 roku. Od początku wojny Niemcy stracili w Rosji ponad 1 000 000 ludzi. Straty Rosjan sięgają 9 milionów żołnierzy i marynarzy oraz 20 milionów cywilów. Rozlew krwi trwa jednak nadal. Armia Czerwona pała rządzą zemsty. Kiedy Rosjanie przeszli do kontrataku, kiedy weszli na tereny zajęte wcześniej przez Niemców i ujrzeli skalę zniszczeń i okrucieństwa wobec swoich rodaków, marzyli tylko o jednym, by zemścić się na brutalnym najeźdźcy, by zemścić się na Niemcach. Kiedy weszli na tereny Polski, Prus Wschodnich i Niemiec, napotkali pewien opór. Zaczęli więc mordować, palić i gwałcić. Skala ich okrucieństwa była przerażająca. Rosjanie stanęli pod Gdynią, gdzie Gustloff służył kadetom niemieckiej floty podwodnej. Irene Kusobowka, wtedy 11-letnia dziewczynka, pamięta horror radzieckich nalotów. Po bombardowaniu poszliśmy na targ. Nagle zauważyłam rękę, ludzką rękę. Leżała obok wielkiego leja po bombie. Kiedy Armia Czerwona parła na zachód, radzieckie okręty podwodne, uwięzione w portach od 3 lat, mogły w końcu wyjść w morze. Jednym z nich był S-13, jednostka szturmowa średniego zasięgu, o długości 78 metrów, zdolna do zejścia na głębokość peryskopową w ciągu 45 sekund. Na powierzchni okręt rozwijał prędkość 18, a pod wodą 8 węzłów. Był więc wolniejszy od swoich niemieckich przeciwników. Załoga liczyła 46 ludzi. Wszyscy chcieli walczyć. Jednym z nich był Fiodor Dawidow, 18-latek służący w przedziale torpedowym. Byliśmy gorącymi patriotami. Chcieliśmy bronić ojczyzny. Kiedy wróciliśmy na morze, myśleliśmy tylko o zemście. S-13 przez lata nie wychodził w morze, dlatego jego załoga nie miała odpowiedniego doświadczenia bojowego. Kolejnym ważnym problemem było samo morze. Bałtyk nie jest bowiem idealnym miejscem dla okrętów podwodnych. Jest po prostu płytki. Miejscami jego głębokość nie przekracza 30, może 60 metrów. Okręty podwodne atakują tuż pod powierzchnią, potem jednak muszą schronić się w głębinach. Im głębiej, tym lepiej.
Załoga S-13 była jednak pewna swego. Okręt uzbrojony w 12 torped z głowicami wyładowanymi ponad 300 kg trotylu mógł zadać śmiertelne uderzenie. Najgroźniejszą bronią S-13 był jednak jego kapitan, 32-letni Aleksander Marinesko. Fiodor Davidow, ostatni żyjący członek załogi S-13, doskonale pamięta swojego dowódcę. Marinesko był bardzo pewny siebie. Doskonale znał morze. Ufał załodze, wierzył, że pod jego dowództwem okręt może dokonać wszystkiego. Przeżyliśmy ataki niemieckich okrętów podwodnych, nawet samolotów. Jego rozkazy ratowały nam życie. Kapitan Marinesko nie pasował do radzieckiej marynarki wojennej. Był niepokornym duchem i chciał działać według własnych zasad. Niestety jego zwierzchnicy wymagali jedynie ślepego posłuszeństwa i nie pochwalali jego niezależności. Jednak to właśnie niezależność kapitana Marinesko leżała u podstaw jego największych sukcesów. Marinesko miał dar. Był niezwykle odważny i zawsze wiedział, co należy zrobić. Błyskawicznie podejmował decyzje, a to pozwalało mu wychodzić z nawet największych opresji. Listopad 1944 roku. Finlandia zrywa sojusz z Niemcami i przechodzi na stronę Rosjan. Fiński port Turku stanowi idealną bazę dla okrętów podwodnych. Nie blokują go pola minowe, leży też o wiele bliżej Niemiec. Marinesko ma tam przeprowadzić swój S-13. Na przeszkodzie jednak stoją setki min. Rejs jest bardzo ryzykowny. Na pokładzie zostają tylko 4 torpedy. Według sowieckiej logiki, jeśli S-13 zatonie, pozostałe 8 torped nie ulegnie zniszczeniu. Przeprawa przez pole minowe to przerażające przeżycie. Marynarze zachowywali kompletną ciszę. Nie z obawy, że jakikolwiek dźwięk doprowadzi do wybuchu miny. To były miny kontaktowe. Wybuch następował w wyniku zderzenia lub otarcia się okrętu o minę. Byli po prostu przerażeni. Wszystkie grodzie były zamknięte. Ludzie czekali na swoich stanowiskach bojowych, w każdej chwili gotowi do ucieczki. Okręt płynął z prędkością najwyżej 5 węzłów. Pokonanie pola minowego mogło zająć kilka godzin, a potem było jeszcze jedno pole i jeszcze jedno, w zależności od trasy. Nie wpływało to najlepiej na marynarzy. Dzięki szczęściu i umiejętnościom kapitana Marinesko S-13 dotarł do Turku. Załoga uczciła to w typowo rosyjski sposób. Wkrótce kapitan Marinesko został wysłany w patrol po Bałtyku z zadaniem zatapiania wszystkiego, co niemieckie. Okręt załadowano torpedami oraz zapasem żywności na 45 dni. 2 stycznia 1945 roku S-13 miał wypłynąć na patrol wraz z 3 innymi okrętami podwodnymi. Jednak 2 dni wcześniej kapitan Marinesko zniknął. Pił na umór w fińskim domu publicznym. Na szczęście marynarze wiedzieli, gdzie go szukać. Doprowadzili go do porządku w saunie, ale 2 okręty, które miały mu towarzyszyć, wyszły już w morze. NKWD było wściekłe. Żądało dla Marinesko sądu wojennego i zesłania na Syberię. Jednak bardziej pragmatyczne dowództwo marynarki uznało, że nawet nieposłuszny kapitan bardziej przyda się na morzu niż na Syberii. Kontradmirał Smirnow, bezpośredni zwierzchnik Marinesko, poradził mu, by coś ze sobą zrobił. Marinesko wziął to do serca. Przy odrobinie szczęścia mógł naprawić swoje błędy. Za chwilę nieposłuszeństwo i opóźnienia doprowadzają do spotkania S-13 z Gustloffem. Mnóstwo ludzi, istne kłębowisko. Woda wdzierała się do płuc. 17 stycznia 1945 roku. Kapitan Marinesko przemierza Bałtyk. Po ostrej reprymendzie za pijaństwo i zaniedbanie obowiązków potrzebuje sukcesu. Musi zatopić jakiś niemiecki statek. Jakikolwiek. Mija 8 dzień patrolu, a morze wciąż jest puste. W końcu Marinesko kieruje się ku brzegom okupowanej przez Niemców Polski i ku Gdyni, bazie nazistowskiej marynarki wojennej, gdzie stacjonuje Gustloff.
Bazy broniły spore siły, ale Marinesco niezbyt się tym przejmował. Wpłynął do jaskini Lwa. Było to bardzo ryzykowne. Niemcy mogli go wykryć i zatopić w każdej chwili. Kapitan Marinesco wpłynął na niebezpieczne wody, na które marynarka radziecka wciąż wolała się nie zapuszczać. W obawie przed rozkazem powrotu do wyznaczonego mu obszaru działania nie powiadomił o niczym swoich przełożonych. Dla kapitana S-13 nieposłuszeństwo było zaletą. W tym samym czasie, kiedy S-13 płynął po Gdyni, admirał Karl Dönitz wydał rozkaz ewakuacji 2,5 miliona Niemców przez Bałtyk do portów w zachodnich Niemczech. Była to największa tego typu operacja w dziejach. Prąc na zachód, Armia Czerwona zostawiała na swoich tyłach pewne obszary, wciąż kontrolowane przez Niemców. Dotyczyło to szczególnie polskiego Pomorza oraz państw bałtyckich. W Gdańsku zgromadziły się dziesiątki tysięcy uchodźców i żołnierzy. Admirał Dönitz rozpoczął więc operację Hannibal, wysyłając do tych obszarów okręty wojenne, transportowe i statki handlowe z zadaniem wywiezienia stamtąd żołnierzy, kobiet i dzieci. Do Gdyni pierwszy obozami konnymi i samochodami zmierzały tysiące ludzi, by dostać się na odpływające na zachód statki. Paul Niehaus, marynarz niemieckiej marynarki wojennej, pamięta, co się wtedy działo. Wszyscy wiedzieli, że wojna jest już przegrana. Nadchodzili Rosjanie. Wszyscy wiedzieli, co robią z Niemcami. Słyszeliśmy o mordach, o gwałtach. Nic dziwnego, że wybuchła panika. Gustloff, kiedyś statek wycieczkowy, a potem okręt pomocniczy marynarki, miał teraz zabrać uchodźców. Wyposażono go w łodzie oraz kamizelki ratunkowe. Na statku przewidzianym dla 1400 pasażerów upchnięto aż 10 tysięcy. Wykorzystano każdą wolną przestrzeń. Pokład widokowy zarezerwowano dla ponad 20 ciężarnych kobiet. Pusty basen zajęły 373 kobiety ze służby pomocniczej marynarki. W sali balowej umieszczono kilkaset kobiet z dziećmi. Wśród nich była Zima Kusobowka z córkami, 11-letnią Irenę i 6-letnią Ellen oraz 13-letnią kuzynką Evelyn. Irenę pamięta dzień, 30 stycznia 1945 roku, kiedy Gustloff wypłynął z Gdyni w kierunku Kilonii. Mężczyźni musieli zostać w porcie, rozłączono nas więc z tatą. Na pokładzie były ponad 3000 dzieci, ich matki oraz ranni żołnierze. Wypłynęliśmy wczesnym popołudniem. Powiedziano nam, byśmy się nie rozbierali, że rejs potrwa najwyżej jeden dzień. Pogoda nie sprzyjała żegludze. Padał śnieg, wiał silny wiatr. Temperatura spadła do minus 18 stopni. Mimo to krótko po południu Gustloff wypłynął z Gdyni. Pomimo tłoku, zimna, śniegu i głodu, panowało ogólne poczucie ulgi. Udało im się. Płynęli do ojczyzny. Mieli szczęście. Gustloff miał płynąć w eskorcie trzech okrętów wojennych. Jednak dwa się spóźniały, a czekanie zwiększało ryzyko ataku ze strony radzieckiej artylerii lub lotnictwa. Musiał więc wystarczyć jeden okręt. Na pokładzie Gustloffa było dwóch wyższych oficerów, kapitan Friedrich Petersen, dowódca statku, oraz komandor Wilhelm Zahn, dowodzący 1000 kadetów floty podwodnej. Na mostku debatowano nad najlepszym kursem. Heinz Schön, wówczas 18-letni marynarz, pamięta chwilę podjęcia tragicznej w skutkach decyzji. Kapitan Petersen i komandor Zahn nie mogli dojść do porozumienia. Jeden nalegał na wyjście w pełne morze, co byłoby bezpieczniejsze, ale trwałoby dłużej. Drugi optował za trasą wzdłuż wybrzeża przez pola minowe.
Can był zwolennikiem krótszej trasy. Chciał jak najszybciej dostarczyć do celu 1000 swoich kadetów, tak potrzebnych obiecywanej przez Hitlera nowej flocie podwodnej, która miała odmienić koleje wojny. Co więcej, jako podwodniak Can wykluczał ryzyko spotkania z radzieckimi łodziami podwodnymi. Wiedział, że radziecka marynarka na Bałtyku została unicestwiona. Statki płonące wzdłuż brzegów są trudnym celem dla okrętów podwodnych, które po ataku muszą się zanurzyć, by w ten sposób uniknąć wykrycia i zniszczenia. Pozostały więc tylko miny. Gustloff poprosił o przysłanie trałowców. Około 18:00 przyszła wiadomość, że w naszym kierunku płynie kilka trałowców. By uniknąć zderzenia, kapitan postanowił włączyć światła pozycyjne. W tym samym czasie radziecki okręt podwodny dokonywał rzeczy niemożliwe. Kapitan Marinesco był dokładnie tam, gdzie według Cana nie mogło go być, w płytkich wodach przybrzeżnych. Światła pozycyjne Gustloffa, które miały zapobiec katastrofie, stanowiły istne zaproszenie do ataku. Marinesco zauważył je już przed 20:00. Mrok nocy i burzliwa pogoda sprawiały, że jego okręt był prawie niewidoczny. Z odległości 100 metrów Marinesco przyglądał się największemu celowi w swojej karierze. Atak był jednak niezwykle ryzykowny. I zauważył eskortujący Gustloffa okręt. Postanowił więc przepłynąć na drugą stronę statku, by w ten sposób uniknąć natychmiastowego kontrataku. Mógł to jednak zrobić tylko w jeden sposób, pod Gustloffem. Kapitan Marinesco wydał rozkaz zanurzenia. Morze w tym miejscu miało jedynie 60 metrów głębokości, a standardowa głębokość operacyjna S-13 wynosiła 130 metrów. Jeden błąd i po nich. To było ryzykowne, ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie świętuje. Wśród mroków bezksiężycowej nocy S-13 przyjął pozycję bojową od strony brzegu. Godzina 20:00, pokład Gustloffa. Pozornie nic się nie dzieje. Pasażerowie śpią lub próbują zasnąć. Wśród nich jest mała dziewczynka, Ellen Kusobowka. Mama włożyła mi kapok na białe futerko. Było mi strasznie niewygodnie. Płakałam i prosiłam, by pozwoliła mi go zdjąć. Obok Ellen siedziała jej starsza siostra Irene. Po wejściu na pokład zaprowadzono nas do sali balowej. Byliśmy zachwyceni. Nie mieliśmy żadnego jedzenia. To była wielka, pusta sala z fortepianem. Nie było krzeseł. Leżeliśmy więc pod ścianami i próbowaliśmy zasnąć. Dwanaście godzin po opuszczeniu Gdyni, Gustloff wciąż płynął na zachód, nie wiedząc, że śledzi go okręt podwodny kapitana Marinesco. Rosjanin zwlekał z atakiem, licząc na głębię, która pozwoli mu się ukryć. Na razie do dna było zaledwie 60 metrów. Marinesco wiedział jednak, że nie może czekać bez końca. Musiał zdecydować, czy rezygnuje, czy ryzykuje atak na płciźnie. W tym samym czasie, 400 km dalej, w Berlinie, Hitler wygłaszał przemówienie. Był 30 stycznia, 12. rocznica jego dojścia do władzy. Przemówienia słuchali także ludzie na Gustloffie. 6, 7, 8 czy nawet 9 tysięcy pasażerów plus załoga statku. Oficerowie, marynarze. Udało im się, są bezpieczni, wracają do Niemiec. Wielu z nich, oczywiście nie wszyscy, ale na pewno wielu, słysząc słowa Hitlera, czuje nie tylko ulgę, ale i nadzieję. W końcu ich Führer mówi im, że jest jeszcze nadzieja na zwycięstwo. Da kann niemand helfen.
O 21:00 burza oklasków kończy przemówienie Hitlera. Na Gustloffie zapada cisza. W tej samej chwili kapitan Marinesco postanawia zaatakować. Kilka minut po 21:00 wydaje rozkaz, który zamieni 30 stycznia 1945 roku w najkoszmarniejszą noc w dziejach Bałtyku. Pierwszą i drugą torpedę odpalił Matt Kuroczkin. Trzecia torpeda utknęła w wyrzutni, więc wystrzeliliśmy czwartą. Trzy torpedy płyną w kierunku Gustloffa. Uderzą za 90 sekund. Za chwilę Gustloff tonie w lodowatych wodach Bałtyku. Rozpoczyna się największa tragedia w historii żeglugi. W ciągu kilku minut zginęło od 1000 do 2000 ludzi. 30 stycznia 1945 roku. Na pokładzie przemierzającego Bałtyk Gustloffa znajduje się około 10 tysięcy uchodźców i żołnierzy. Jest mroźna zimowa noc, a mimo to wśród ludzi panuje optymizm. Wyrwali się z piekła. Jutro zawiną do bezpiecznego Szczecina lub Kilonii. Heinz Schön, 18-letni marynarz z Gustloffa, kończył służbę około 21:00. Poczułem wybuch. Myślałem, że wpadliśmy na minę. Potem jednak usłyszałem drugą i trzecią eksplozję. Statek był poważnie uszkodzony. Zgasły światła. Stanęliśmy w miejscu. Mieliśmy spory przeszył. Wiedziałem już, że to torpedy. Gustloff kładł się na lewą burtę. Hałas obudził 11-letnią Irenę Kusobowkę, płonącą wraz z matką, siostrą Ellen i kuzynką Evelyn. Poczuliśmy uderzenie. Wstrząs rzucił nas na ścianę. Leżeliśmy pod nią i nie mogliśmy wstać. Po kilku sekundach statek się wyprostował, ale za chwilę zobaczyliśmy jadący prosto na nas fortepian. But not before I could see that thing, that piano rolling down towards us, and I thought, boy, it's in our path. Początkowo na górnych pokładach panował spokój, jednak pod poziomem wody zaczynała się panika. Dolne pokłady, wdzierająca się woda, strach, chaos. Ludzie walczący z zamkniętymi lub zablokowanymi grodziami. Walka o kapoki, o dostęp do szatni. Kiedy w wyniku wybuchu torped dolne pokłady zalała zimna woda, 1000 lub 2000 ludzi zginęło prawie natychmiast. Woda wdzierała się przez wyrwy na dziobie, śródokręciu i na wysokości maszynowni. Jako jedne z pierwszych zginęły kobiety z pomocniczej służby marynarki, zakwaterowane w prowizorycznej sypialni w basenie. Próbując ocalić statek, kapitan wydał rozkaz skazujący ludzi na dole na pewną śmierć. Kapitan kazał zamknąć przedziały dziobowe. Ludzie nie mogli się więc wydostać. Później się dowiedziałem, że niektórzy mogli przeżyć nawet 48 godzin, nim w końcu udusili się z braku powietrza. Panika rozprzestrzeniała się błyskawicznie, obejmując cały statek. Tysiące ludzi rzuciły się do ucieczki. Ludzie przeciskali się korytarzami, próbując wydostać się na pokład. Tratowali się nawzajem. W najgorszej sytuacji byli najsłabsi, czyli w tym wypadku dzieci. Nikt nie słuchał rozkazów. Instynkt przetrwania wziął górę nad obowiązkiem. Na Gustloffie rządził strach. Ludzie wiedzieli, że mają znikome szanse na ratunek. Wśród ogólnego chaosu 6-letnia Ellen Kusobowka, jej siostra Irene, kuzynka Evelyn i matka próbowały dostać się na górny pokład. Miałyśmy szczęście, że nie dostałyśmy kabiny pod pokładem. Ludzie w wąskich korytarzach nie mieli szans. Miałyśmy szczęście, że umieszczono nas w sali balowej. Pamiętam tylko, że byłyśmy w okolicy komina. Wielkie fale zmyły nas w jego kierunku, a potem do morza. Zaczęłyśmy tonąć, przynajmniej ja.
And we kept on sinking. Well, at least I did. Coraz głębiej i głębiej. Płuca płonęły mi żywym ogniem. I nagle znowu byłam na powierzchni. Co mogłam zrobić? Zaczęłam płynąć. W szalupach było zbyt mało miejsc, by uratować wszystkich. Wiele rozbiło się przy próbach spuszczenia na wodę. Kiedy zaczęło brakować szalup, pojawiła się przemoc. O miejsce w ostatniej walczyło z 1000 ludzi. Wybuchła strzelanina. Ci, którzy zdołali dostać się do szalup, odmawiali pomocy tonącym. Kiedy podpłynęłyśmy do szalupy i próbowałyśmy się jej uchwycić, odpychali nas. Nie mam żalu, próbowali ratować własne życie. Śmierć czyhała i w wodzie, i na pokładzie. W rozpaczy wielu postanowiło popełnić samobójstwo. Na pokładzie była rodzina wyższego nazistowskiego urzędnika. Żona błagała go, by ich zabił. I tak zrobił. Zastrzelił dwójkę swoich dzieci, a potem żonę. Chciał zabić także siebie, ale zabrakło mu amunicji. Zawołał mnie i kazał mi oddać mu swój pistolet. Nie miałem broni, więc wszedł na reling i po prostu wskoczył do wody za ciałami swojej żony i dzieci. Z oddali wszystkiemu przyglądał się kapitan Marinesco. Wojna to wojna. Jedni wygrywają, drudzy przegrywają. My też mogliśmy zginąć. Wtedy była ich kolej. W lodowatej wodzie natychmiast pojawiły się oznaki wychłodzenia. Kilka minut później większość spływających w wodzie ludzi już nie żyła. Mnóstwo ludzi z każdej strony zalewały nas fale. Płuca płonęły żywym ogniem. Bez kamizelki ratunkowej na pewno bym utonęła. Po upływie pół godziny pojawiły się pierwsze okręty ratunkowe. Dla wielu rozbitków było już jednak za późno. Rzucili linę i zaczęli wciągać kobietę, która była przede mną. Chwyciła ją obydwiema rękami. Była już naprawdę wysoko, kiedy nagle puściła linę. Była zbyt zmarznięta. Wpadła do wody obok mnie, uderzyła o bord szalupy i zniknęła. Ja byłam następna. Tamtej kobiety nigdy nie odnaleziono. Śmierć zabrała także ich 13-letnią kuzynkę Evelyn. Powiedziano nam, że ciała, które wyrzuciło morze, pochowano w masowym grobie. Nie wiem gdzie. Nie możemy nawet zanieść jej kwiatów. Pięćdziesiąt minut po ataku Gustloff zaczął gwałtownie tonąć. Nagle włączyły się wszystkie światła. Pomiędzy statkami ratowniczymi i tonącymi ludźmi ukazała się złowieszcza sylwetka okrętu kapitana Marinesco. Czysty surrealizm. Ludzie walczący o życie, a wśród nich okręt podwodny. Wciąż był na powierzchni, ponieważ jedna z torped utknęła w wyrzutni. Obsadzili więc działo na pokładzie. Wielu z nas bało się, że zaczną strzelać do rozbitków. Kapitan Marinesco jednak nie strzelał. Kazał obsadzić działo, ale najważniejsze było usunięcie zablokowanej torpedy, która uniemożliwiała zanurzenie. Udało się, jednak w tej samej chwili zjawił się niemiecki okręt wojenny. Od razu zaatakował S-13, który wciąż był na powierzchni. Kapitan nakazał zanurzenie awaryjne. S-13 był na płciźnie. To mogło oznaczać wyrok śmierci.
Obrzucili nas bombami głębinowymi. Płynęliśmy w kompletnej ciszy. Wybuch pod wodą to coś strasznego. Czujesz go całym ciałem. Wiedzieliśmy, że jeśli trafią, będzie po nas. Byliśmy przerażeni. Na podłodze ułożyliśmy materace, które miały tłumić jakikolwiek hałas. Leżałem pod jednym z nich i z nerwów żułem suchy chleb. Mój dowódca kazał mi przestać, podobno robiłem zbyt wiele hałasu. S-13 przetrwał atak. Następnego ranka kapitan Marinesco wznowił patrol. W tym samym czasie Hitler dowiedział się, że Gustloff, ukochany symbol III Rzeszy, poszedł na dno z ponad 9 000 Niemców. Próbował ukryć to przed swoim narodem, ale na przeszkodzie stanął mu artykuł w szwedzkiej gazecie. Za chwilę Marinesco uderza ponownie. Był doskonałym podwodniakiem. Kilka dni później zrobił to raz jeszcze. 1 lutego 1945 roku. Po zatopieniu Gustloffa kapitan Marinesco kontynuuje polowanie na niemieckie statki. Podczas patrolu zauważył inny wielki liniowiec, który miał ewakuować niemieckich żołnierzy z frontu wschodniego. Nie wiadomo było, dokąd płynie. Był to Stoiben. Na podstawie jego rozmiarów oraz wschodniego kursu, Marinesco założył, że to wojskowy transportowiec, który podobnie jak Gustloff miał ewakuować Niemców na zachód. Jednak w rzeczywistości Stoiben był okrętem szpitalnym. Niemieckie dowództwo wciąż sądziło, że zagrożeniem na Bałtyku są miny, a nie radzieckie okręty podwodne. Stoiben opuścił port 9 lutego z 4 000 rannych żołnierzy i uchodźców na pokładzie w towarzystwie zaledwie jednego eskortowca. Zwykle wielki czerwony krzyż na burtach chronił statek, jednak nie tym razem. Biorąc pod uwagę nastawienie radzieckich podwodniaków, którzy przedostali się na Bałtyk, warunki pogodowe, noc i zaciemnienie na statku, można założyć, że nie zauważyli oznakowania. Ale trzeba pamiętać, że byli Rosjanami, którzy mścili się za lata okrucieństw i cierpień. Tuż przed północą S-13 zaatakował Stoibena. Fiodor Dawidow doskonale to pamięta. To był trudny atak. Dwie pierwsze torpedy z wyrzutni dziobowych chybiły, więc odwróciliśmy okręt i wystrzeliliśmy dwie kolejne z wyrzutni ruchowych. Trafiły. Najpierw usłyszeliśmy dwie eksplozje, a potem kilka kolejnych. Na horyzoncie pojawiła się łuna. Na pokładzie Stoibena był Paul Niehaus. Najgorsze było to, że kiedy statek zaczął tonąć, personel musiał zostawić wszystkich ciężko rannych. Niektórzy właśnie przeszli trudne operacje. Większość z 4 000 pasażerów Stoibena nie miała szans. Horst Oppenberg, 19-letni marynarz z kutra torpedowego, na próżno próbował pomagać rozbitkom. Jeśli dobrze pamiętam, zginęło 3,5 tysiąca ludzi, w większości ciężko rannych żołnierzy. Ci ludzie nie mogli się samodzielnie poruszać, nie mówiąc już o pływaniu. Dlatego ofiar było tak wiele. Kapitan Marinesco odpłynął nieniepokojony. 5 dni później jego okręt opuścił Zatokę Gdańską i Bałtyk na dobre. W sumie podczas obu ataków załoga S-13 zabiła prawie 14 tysięcy Niemców. Jej chwała nie trwała jednak długo. 8 maja 1945 roku. Związek Radziecki świętuje zwycięstwo nad Niemcami. Żołnierze i marynarze defilują na Placu Czerwonym, ale wśród nich nie ma kapitana Marinesco. Marinesco nigdy nie zdobył uznania, o jakim marzył i na jakie zdecydowanie zasługiwał. Przepłynął w końcu przez pola minowe, wyprowadził swój okręt na Bałtyk,
i zatopił dwie wrogie jednostki z mnóstwem ludzi, co musiało potężnie wstrząsnąć niemieckim najwyższym dowództwem. Uznano jednak, że marynarsko przynosi wstyd radzieckiej marynarce. Uważano go za pijaka, kobieciarza. Dowodził okrętem tak, jak chciał sam, a nie jak chcieli jego zwierzchnicy. Moim zdaniem radzieckie władze potraktowały go bardzo niesprawiedliwie. W roku 1946 Marynarsko został zesłany na Syberię. Za co? Pozwolił koledze zabrać trochę cegieł z państwowej budowy. Po powrocie był już cieniem człowieka. Po wojnie NKWD wykorzystywało wszystko, co miało pomóc w aresztowaniu tzw. elementów niepożądanych. Nowe powojenne społeczeństwo radzieckie miało być doskonałe. Według standardów NKWD Marynarsko z pewnością taki nie był. Znalazł pracę w fabryce samochodów i resztę życia spędził w zapomnieniu. Zmarł w 1963 roku w wieku 50 lat. Zapomniany przez ojczyznę, lecz wciąż pamiętany przez swoje ofiary. Przez lata miewałem koszmary, nie mogłem spać. Nigdy nie zapomnę tych krzyków, tego błagania o pomoc, płaczu dzieci. Nigdy tego nie zapomnę. Wciąż czuję ucisk w żołądku, wciąż się boję, wciąż chcę stamtąd uciec, schować głowę w piasek jak struś. To część mojego życia, ale wolałabym o niej nie pamiętać.